Dzień dobry, witam Państwa, Martyna Kolęba. Witam w kolejnym wydaniu Lato Imperium. Pomimo niepogody jesteśmy dzisiaj na kortach tenisowych. Kortach tenisowych przy ulicy Kosynierów w Gliwicach. A w dzisiejszym programie rozmowa między innymi z trenerami, także z rzeczniczką Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, a na koniec deser. Dowiemy się w końcu, czym różni się forehand od backhandu. Zapraszam, proszę zostać razem z nami. Lato Imperium trwa. W najlepsze naszymi pierwszymi gośćmi dzisiaj tutaj na kortach tenisowych przy ulicy Kosynierów w Gliwicach jest pani Gloria i pan Grzegorz, czyli trenerzy tych małych brzdąców. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jak to się zaczęło? Dlaczego państwo postanowiliście szkolić tych młodych przyszłych, mam nadzieję, tenisistów? Moja przygoda zaczęła się tak samo właśnie jak tych malduszków tutaj. Też jakieś 15 lat temu przyszłam na korty, dlatego może, że mieszkam zaraz obok kortów i tak się zaczęła ta przygoda. Chodziłam na wakacje tenisowe, często tutaj byłam, pomagałam, później zaczęłam trenować i w związku z tym teraz również jestem trenerką na tych kortach. Grałam również zawodowo, ale niestety po wielu kontuzjach musiałam szybko skończyć swoją karierę, że tak powiem, i zajęłam się trenowaniem, co bardzo sprawia mi dużą przyjemność. U pana historia, właściwie może flirt taki troszeczkę z tenisem ziemnym, zdaje się, rozpoczął się podobnie, jak u pani Glory. Tak, też jakieś właśnie 12-13 lat temu też właśnie na tych kortach, zaczynając właśnie na takich wakacjach tenisowych i tutaj trenerzy zaszczepili w nas tą jakąś miłość do tego tenisa i tego bakcyla złapaliśmy po prostu. I tak tutaj cały czas przychodziliśmy też właśnie jakieś pomaganie przed rozpoczęciem sezonu, w trakcie jakieś turnieje, pomaganie w organizacjach tych turniei. Też jak były większe turnieje międzynarodowe lub Mistrzostwa Polski, jakieś zabawy w podawanie piłek w trakcie meczu. No i tak teraz też jakaś tam mała przygoda z tenisem zawodowym, ale no też nie wypał jednak. I teraz też się zająłem treningiem. Ja trenuję najczęściej właśnie najmłodszych, co mi sprawia też największą przyjemność, ponieważ no bardzo fajnie można się z nimi pobawić i tak to wszystko wychodzi. Praca nie jest łatwa, szczerze przyznamy, ale jest skuteczna. Tak. To z czym są trudności? Przede wszystkim z dyscypliną, ale potrafimy sobie z tym poradzić. No i głównie chodzi o bezpieczeństwo, bo wiadomo, małe dzieci biegają, machają tymi rakietkami swoimi małymi, ale dajemy sobie bardzo dobrze radę. A w jaki sposób zmobilizować takie małe dziecko, żeby ono jednak złapało tego bakcyla i się zachowywało na korcie? No to jednak, to chyba jednak wynosi się z domu najczęściej. Czy w domu jest jakiś nacisk na ruch, na rozwój ruchowy, czy jednak teraz aktualnie w dobie tych komputerów, tabletów i wszystkich, no jednak dzieci wolą siedzieć przed tymi ekranami i grać. Zamiast wyjść na podwórko, chwilę pobiegać, żeby coś tam się poruszać chociaż. Mhm. Ale tak, żeby ich nie zaszczepić, no to po prostu to musi im się spodobać, bo nic nie można robić na siłę, bo wtedy nic z tego nie wyjdzie. A czy dobór tej rakiety wspomnianej przeze mnie, tenisowej, tej piłki, jest tu tak ogromnie ważny? Czy inna jest rakieta dla osoby dorosłej, inna dla dziecka? Tak, to są rakiety, które wielkości tych rakiet zaczynają się od 17-18 cali dla 3-latków do 5-latków. I później z roku na rok, jak ręka się wzmacnia, ponieważ przyzwyczaić trzeba mięśnie do tego ruchu i do wytrzymania tego obciążenia w trakcie uderzenia, które się zwiększa. I wtedy się zmienia na rakiety większe, do 20-21 cali, coraz wyżej. Później są rakiety juniorskie, które już ważą w okolicach 230-240 gram. Ale jednak w trakcie uderzenia ta waga o wiele wzrasta, ponieważ przeciążenie w trakcie kontaktu piłki z rakietą jest bardzo duże. I później są rakiety już zawodnicze lub seniorskie. Zawodnicze są to rakiety z małymi główkami, które no wymagają dużej precyzji, jeśli chodzi o uderzenia. A co niezwykłego jest w tenisie ziemnym według pani? Niezwykłego. Według mnie jest to bardzo specyficzny sport. Bardzo dużo czasu trzeba poświęcić, żeby dojść do jakiejś formy, żeby chociaż
ze znajomym pójść sobie poodbijać już w jakimś takim luźnym towarzystwie, to trzeba przynajmniej pograć te 3-4 lata, żeby mieć wystosowany cały ruch do uderzeń i mieć tą precyzję, żeby trafiać w ten kort, a nie głównie biegać po piłki, co również jest trochę męczące. Ale co jest takiego, nie wiem, magicznego, że mało ludzi gra w tenisa. No teraz coraz częściej więcej ludzi gra w tenisa, gdyż nasi zawodnicy polscy, czyli Agnieszka Radwańska i reszta cała, Jerzy Janowicz również, coraz częściej przychodzi do nas więcej osób w celu pobawienia się na korcie, zdobycia jakichś takich podstawowych ruchów. No i podoba się to wszystkim. Mało kiedy spotkałam się z czymś takim, że ktoś mi przyszedł, powiedział, że mu się to nie podoba. Wszyscy raczej przychodzą dalej, chcą grać coraz więcej. Całe rodziny przychodzą niekiedy, dzieci, mama z tatą przychodzą, trenujemy wszystkich razem. I no, ten sport da się pokochać, jak pokocham od dzieciństwa i nie wyobrażam sobie, że mogłabym dalej nie grać. Mimo że jakąś super też zawodniczką nie jestem na wysokich rankingach, ale sprawia nam to ogromną przyjemność. Tak jak Państwo słyszeliście, 3-4 lata i można stać się drugą Martiną Hingis. Ja bardzo Państwu dziękuję za rozmowę, życzę dalszych sukcesów i wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. A z nami przyszłe gwiazdy tenisa, przynajmniej taką mamy nadzieję. Grupka młodych ludzi, witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się gra w tenisa? Świetnie. Świetnie. A co lubicie najbardziej w grze w tenisa? Co Wam się najbardziej podoba? Najbardziej się podoba, jak się uczy i się gra, bo to jest ten fajny tenis i się opłaca grać, bo można dużo dostać nagród. A od dawna gracie w tego tenisa, czy to dopiero początki? Od dawna już. Ja już byłam na turniejach różnych. Na turniejach? Tak. O, i co, udało się coś wygrać? Tak, pierwsze miejsce i granie świetne w tenisa. A słuchajcie, a w przyszłości chcielibyście być, no nie wiem, w przypadku naszej tutaj koleżanki, taką drugą Martiną Hingis albo, no nie wiem, jakimś Janowiczem? Tak. Tak. Tak? A słuchajcie, widzę, że macie bardzo ładne rakiety. Może pokażcie do kamery, jak one wyglądają. Lekkie są, czy niekoniecznie? No niekoniecznie, jak się odbija, to są ciężkie z piłkami. Jak Państwo widzicie, rozgrywki trwają. Jakaś piłka setowa, autów brakuje. O, właśnie jest aut. A tymczasem przenosimy się do naszego studia przy ulicy Floriańskiej i zapraszam Państwa w imieniu Katarzyny Magiery na kolejną porcję świeżych wiadomości. Katarzyna Magiera, witam Państwa w czwartek 10 lipca z naszego studia przy ulicy Floriańskiej w Gliwicach i zapraszam na wakacyjne wydanie wiadomości telewizji Imperium. Po tym jak rozebrano stację benzynową przy ulicy Daszyńskiego w Gliwicach, odsłonięto budynek szkoły podstawowej nr 9 przy ulicy Sobieskiego. Na miejscu dawnej stacji posiano trawę, teren wyrównano i wybudowano chodnik. Tym widokiem mieszkańcy nie mają się jednak cieszyć długo. Właściciel, czyli PKN Orlen, szuka dzierżawcy tego terenu. Zgodnie z założeniem w tym miejscu będzie można prowadzić dowolną, jednak niekonkurencyjną dla Orlenu działalność. Władze Gliwic zabiegają o budowę ścieżki rowerowej do Ród. Miałaby powstać wzdłuż torów, po których dawniej kursowała kolej wąskotorowa. Jak przekonują władze miasta, budowa ścieżki miałaby być tańsza i mniej czasochłonna niż odtworzenie dawnej, zniszczonej kolejowej infrastruktury. Gliwice zabiegają o to, aby wszystkie nieruchomości po wąskotorówce na terenie miasta stanowiły jego własność. W tym tygodniu miasto podpisało już umowę użyczenia dawnej stacji na Trynku. Później ma starać się o pozyskanie jej od Skarbu Państwa. W przypadku pozostałych nieruchomości magistrat oczekuje na rozstrzygnięcia Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej dotyczące nieodpłatnego przejęcia ich na własność. Powstanie ścieżki zależy jednak w dużej mierze od tego, czy do inicjatywy włączą się inne miasta, przez które ma przebiegać.
Stowarzyszenie Animatorów będzie lobbować w Gliwickim Urzędzie Miasta i Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju na rzecz przekazania środków finansowych oraz terenów hal pofabrycznych przy ulicy Dibuła na stworzenie tam Centrum Kreatywności. W planach jest utworzenie tam dzielnicy kreatywnej, tworzonej z udziałem ludzi sektora kreatywnego, m.in. zrzeszonych w klastrze przemysłów kreatywnych i kulturalnych Made in Śląsk. Made in Śląsk udowodnił już, że nie brakuje u nas ludzi kreatywnych, chociażby wydając katalog firm zrzeszonych w klastrze, czy organizując otwarte dla wszystkich pokłady kreatywności. Przekonamy się, czy kreatywny pomysł będzie współgrał z planami rewitalizacji tych terenów i utworzenia tam nowych Gliwic 2. Do końca mundialu pozostały 2 mecze, a my sprawdzimy, co słychać u gliwickich piłkarzy. W miniony wtorek drużyna Piasta wróciła z 2-tygodniowego zgrupowania w Trzebnicy. Podopieczni Angela Pereza rozegrali tam 6 spotkań kontrolnych, odnosząc 2 zwycięstwa, 2 razy remisując i 2-krotnie przegrywając. A już w piątek gliwiczanie będą mieli okazję spotkać się z zawodnikami Piasta Gliwice na żywo. Prezentacja drużyny odbędzie się o 18:00 w Europie Centralnej. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko. Za chwilę dalszy ciąg Lata Imperium, a na kolejne wydanie wiadomości zapraszam jutro o tej samej porze. Możecie nas Państwo oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom. Zachęcam też do odwiedzania naszego profilu na Facebooku i śledzenia nas na żywo na stronie tvimperium.pl. Do zobaczenia. Przypominam, że oglądacie Państwo nasz nowy program Lato Imperium, a tymczasem nasi nowi goście, pan Leszek Lemczak, kierownik kortów i pani Marzena Sosnowska, rzecznik gliwickiego MZUK-u. Właściwie powinnam odwrotnie przedstawić, bo to się od pani zaczyna, ale pozwoli pani, pani Marzeno, że zacznę rozmowę z panem kierownikiem. Zacznijmy od gospodarza tego miejsca. No właśnie, proszę pana, co tutaj się dzisiaj dzieje? Skąd tyle dzieci? No jesteśmy aktualnie, to jest przedostatni dzień drugiego turnusu tenisowych wakacji, które organizujemy od blisko 10 lat na tym obiekcie. W zeszłym roku ta akcja cieszyła się tak dużym powodzeniem. W związku z tym w tym roku mamy budżet powiększony o znaczną kwotę, która pozwoliła tenisowe wakacje organizować nie przez 2 turnusy, czyli 2 tygodnie, a 3 turnusy. Ostatni turnus to będzie ostatni tydzień wakacji, ostatni tydzień sierpnia. Są to, zdaje się, zajęcia bezpłatne. Tak. Tak jak wcześniej powiedziałem, budżet został tak zaplanowany, że pieniążki, które mamy zapisane, pozwalają nam tą imprezę zorganizować w 100% nieodpłatnie dla dzieciaków. Mamy pokrycie finansowe, żeby opłacić naszych trenerów, lekarza medycznego i jakąś wodę mineralną, nagrody dla dzieciaków. A kim są uczestnicy tych rozgrywek? Wiekowo na przykład. No tak jak pani widzi na obiekcie, no dzisiaj to jest w większości dzieciaki 6, 7, 8 lat, ale bywały grupy, gdzie i studenci do nas przychodzili, także tutaj żadnych ograniczeń wiekowych. Wszyscy, którzy mają ochotę, czas i spędzić na kortach, trafiają do nas i od godziny 9 do 12 codziennie ćwiczą. Ale nie było żadnej rekrutacji, wcześniejszych zapisów? Nie, my od lat praktykujemy to w ten sposób, że jest ogłoszenie o takiej imprezie, która ma miejsce na naszym obiekcie i młodzież zgłasza się codziennie, wpisuje się na listę u trenera. Żadnych wstępnych list nie prowadzimy. Różnie to po prostu wcześniej bywało. Zdaje się, że trenerami są osoby, które no, tutaj pierwsze kroki stawiały na korcie tenisowym. Dawni uczniowie. Tak, to są osoby, które są tutaj bezpośrednio związane z tym obiektem. Tu na korcie drugim w tej chwili pan Andrzej Górniak prowadzi zajęcia. Jest to nasz trener, który oprócz tego, że w tej chwili angażuje się w te tenisowe wakacje, na co dzień trenuje tu z młodzieżą, która już jako zawodnicy jeździ po turniejach. Na trzecim korcie Jacuś Maksymowicz, na czwartym Gloria Kuczora i Grzesiu Peciak. To są osoby, które tu przed 10 laty swoją karierę na tych kortach zaczynały właśnie jako adepci
przy okazji tenisowych wakacji. Potem zostali na tych kortach, zaczęli bardziej się angażować, ćwiczyli w grupach sportowych, no i potem jakaś mała kariera sportowa, w tej chwili to są studenci, dorabiają na wakacje. A wspomina Pan początki tenisowych wakacji, bo to już 10 lat, tak jak Pan wspomniał. Tak, tą akcję zaczęliśmy jeszcze w momencie, kiedy obiekt był pod administracją Gliwickiego Klubu Sportowego Piast Gliwice. Było to gdzieś blisko 10 lat temu. Też udało się w klubie wysupłać jakieś pieniążki, które pozwoliły takową akcję przeprowadzić. O ile dobrze pamiętam, wtedy to trwało tylko tydzień. Może nie z takimi atrakcjami jak w tej chwili, ale również to była impreza nieodpłatna dla dzieciaków, która cieszyła się dużym powodzeniem. W związku z tym z roku na rok impreza jest powtarzana. I tak jak mówię, w tym roku budżet w MZUK-u pozwolił na to, żeby tą imprezę przeprowadzić nawet w trzech turnusach. Pani Marzeno, zdaje się, że jutro wielki finał. Wielki finał, będą nagrody i będzie zaproszenie na kolejne atrakcje organizowane dla dzieci przez MZUK. Tenisowe wakacje robią sobie krótką przerwę, też idą na wakacje, ale jeszcze wrócimy w ostatnim tygodniu sierpnia. To dla tych dzieci, które być może teraz są właśnie na wakacjach. 4 sierpnia zaczynamy z kolei coś dla tych, którzy wolą kopać piłkę niż grać w tenisa. Szukamy gwiazd sportu w różnych dziedzinach, więc być może akurat zastępców piłkarzy Gliwickiego Piasta uda nam się znaleźć. Piłkarskie lato z MZUK-iem. Więcej informacji na naszej stronie internetowej mzuk.pl. A ja powiem już teraz, że te zajęcia startują 4 sierpnia i też są bezpłatne. Cudownie, czyli można aktywnie spędzać czas, wakacje, również pozostając w domu w Gliwicach. Tak, takie jest założenie tych zajęć. Nie wszystkich rodziców jest stać na to, żeby wykupić drogie często kolonie, więc taka propozycja MZUK-u, żeby przyjść do nas i spróbować pobawić się za darmo. Pani Marzena Sosnowska, rzecznik MZUK-u, a także pan Leszek Lemczak, kierownik kortów przy ulicy Kosynierów w Gliwicach, byli moimi gośćmi. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie. Dziękujemy bardzo. A naszym kolejnym gościem jest pan Leon Cojk, żywy, który jest żywym dowodem na to, że tenis jest również dla osób nieco starszych. Witam pana bardzo serdecznie. Pięknie, dzień dobry, witam panią. Jedną panią i drugą panią witam przy okazji. Bo jest nas dwie, faktycznie. Panie Leonie, zdaje się, że tutaj trenują pana wnuki, ale pan również trenował tutaj kiedyś. Tak, trenowałem do dzisiaj, gdyby nie właśnie kłopoty zdrowotne, które wyeliminowały mnie od 2 lat na czynny udział w sporcie. A wnuki po prostu kontynuują to, co ja kiedyś zacząłem jako młody chłopiec w wieku 6-7 lat, jako czynny sportowiec piłkarski, przez całe życie w sporcie i tak przekazuję swoją pałeczkę moim wnukom, bo uważam, że czas spędzony w ruchu, na kortach czy na stadionach jest czymś pięknym, lepszym niż spędzanie przy komputerach czy w piaskownicach osiedlowych. Uważam, że ruch to jest zdrowie, co prawda u mnie jest akurat inaczej, ale życie jest takie, jakie jest. Płata figle też. Czyli tenis ziemny jest u pana w rodzinie taką troszkę tradycją już? Moją tradycją to była piłka nożna przez całe życie. Po 20 lat grałem zawodowo w piłkę nożną, a później w wieku 48 lat zacząłem grać w tenisa i chwyciłem bardzo to szybko, chwyciłem bakcyla. Pokochałem ten sport, bo uważałem, że to jest sport, który daje wiele przyjemności, poza tym na świeżym powietrze. Na powietrzu wiele nowych twarzy, nowi ludzie. Także jest to coś takiego, czego się nie da zastąpić niczymś innym. A czy to prawda, że tenis ziemny jest takim, no, takim elitarnym właściwie sportem dla nielicznych? Nie, proszę pani, po prostu w tenisie ziemnym wychodzą wszystkie niedostatki z młodości. Jeżeli ktoś nie jest uzdolniony, czy nie miał nic w życiu wspólnego ze sportem, to trudno jest w tenisie cokolwiek osiągnąć, cokolwiek. Bo to jest koordynacja ruchowa, to jest zmysł, to jest taka dyscyplina, którą niestety trzeba myśleć. To nie jest rzecz, którą się nabywa i już się ją umie. Nie ma takiej możliwości.
w tenisie jak głowa jest najważniejszą rzeczą, a reszta to jest tylko dodatek do tego. Zresztą w każdym sporcie wyczynowym przeważnie to głowa robi największe wrażenie. I potrzeba głowy, no rozwinięcie głowy, a resztę już można dopasować. Z tym, że oczywiście talent jest rzeczą nieodzowną, bo tak jak powiedziałem, koordynacja ruchowa jest podstawą, głowa i koordynacja ruchowa. Ale co nie znaczy, że ja na przykład w wieku 48 lat zacząłem grać w tenisa. No jeszcze wcześniej grałem badmintona i tak dalej, i tak dalej. Także mi to łatwo wszystko przychodziło, ale nigdy nie jest za późno, nawet w wieku 48 lat można zacząć grać w tenisa i to na takich warunkach amatorskich dobrych. Mogę się pochwalić. Tyle mojego. Właśnie, bo tutaj poza kamerą słyszałam, że no, zaszedł pan bardzo daleko z tą rakietą tenisową. No, miałem dwa razy mistrza Gliwic w deblu, bo ja przeważnie w debla lubiłem grać. Dla mnie to jest taki, dla mnie zawsze był taki bardziej kombinacyjną dyscypliną niż singiel. I tu z panem Lemczakiem, którym przed chwileczką siedział koło mnie, zdobyliśmy dwa razy mistrza Gliwic, w amatorskich oczywiście. No, a poza tym dużo sukcesów poza terenem Gliwic, na innych kortach w województwie katowickiego zdobywaliśmy różne laury, ale tak jak powiedziałem, amatorskim tenisie, nie zawodowym, bo to w wieku 50 lat to już za późno, żeby osiągnąć jakiekolwiek wyniki w zawodowym tenisie, prawda? Ale na sport chyba nigdy nie jest za późno. Nie, dlatego powiedziałem, ja zacząłem w wieku 49 lat prawie zacząć grać w tenisa. Panie Leonie, pozwoli pan, że jeszcze przejdę do pani Marzeny, bo wiem, że coś pani Marzena chciała nam jeszcze dopowiedzieć, a coś, co nam umknęło wcześniej. Tak, pan Leon mówił o tym, jak tenis jest widowiskowym sportem i dla tych, którzy chcieliby się przekonać na własne oczy, jak w tego tenisa grają najlepsi. Ja już dziś mam zaproszenie na 88. Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w tenisie, organizowane właśnie na tych kortach, na których jesteśmy, a to już 26 lipca. Także zapraszam bardzo serdecznie. Dobrze, bardzo państwu dziękuję. Raz jeszcze pani Marzeno, panie Leonie. Dziękuję dużo bardzo. Dużo zdrowia życzę i takiej wytrwałości ewentualnie, żeby te wnuki nauczać. Z tą nadzieją trzeba żyć, a wnuki to jest nasza przyszłość. Dzieci są naszą przyszłością. My już odchodzimy na plan dalszy. Teraz dzieci, żeby ich wychować na sportowców, bo zawsze sport. Ja mówię, to jednak rozwija. I tego się trzymajmy. Sport rozwija. Państwa również zachęcamy do tego, żeby jednak wyjść z domu, czy to pojechać gdzieś na rowerze, czy też chwycić za rakietę tenisową. Nigdy nie jest za późno, a pan Leon jest tego najlepszym dowodem. Przypominam, 48 lat i zaczął ćwiczyć. Pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. We wczorajszym Lato Imperium powiedziałam państwu, że dzisiaj najprawdopodobniej spróbujemy odgadnąć, czy też zrozumieć, czym różni się forehand od backhandu. Ze mną jest pan Jacek Maksymowicz, trener. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Właśnie, panie Jacku, czym się różni forehand od backhandu? Czy może pan nam wyjaśnić, a zarazem pokazać? Forehand gramy jedną ręką, zaś backhand gramy oburącz. Tym się różni. Po prostu forehand, jeśli grają praworęczni, ustawiamy się lewa noga z przodu, z tyłu rakieta, ręka wskazująca, gdzie gramy i od dołu i kończymy na plecach. Zaś przy backhandzie ustawiamy prawą nogę, z tyłu jest tak samo rakieta i robimy skręt tułowia i tak samo kończymy na plecach. A co jest trudniejsze, forehand czy backhand? W moim wypadku dla mnie lepszą opcją i zagraniem jest forehand. Bo backhand jest trudniejszy, bo jest akurat z dwoma, a forehand to jest jedną ręką, jest lepiej, że tak powiem, trafić w kort. Aha. To teraz takie trochę pytanie, trochę prywaty w tym pytaniu, bo ja jestem leworęczna i tak się zastanawiam, co byłoby dla mnie lepsze, forehand, backhand? Czy można zmieniać ewentualnie? Zmieniać nie można, więc przy lewej, jak tutaj, czyli staję. To próbujemy. Tak? Okej. Okay. Lewa. Dobra. Lewa. Tak. Czyli moja prawa. Tak. Dobra. Prawa. Dobra. Z tyłu rakieta. Okej. Okay. I tutaj od dołu. I kończymy na plecach. Aha. Przy backhandzie tak samo przestawiamy się. Czyli na odwrót teraz. Tak. Czyli jest lewa noga. Ciężar ciała jest pochylony. Aha. I tak samo od dołu i kończymy na plecach.
Tym się różni forehand od backhandu. A czy można sobie zrobić krzywdę? Bo tak zastanawiam się, jak tak gdzieś tam za te plecy, to tak o ucho nie można ewentualnie sobie... Myślę, że po pewnym czasie, jak już ktoś gra, to raczej nie jest to, że tak powiem, że można sobie zrobić krzywdę. A jeżeli chodzi, Jacek, o samą naukę forehand, backhand, jak długo to trwa? To wszystko zależy od koordynacji ruchowej poszczególnych, powiedzmy, zawodników lub osób, które chcą uczęszczać lub grać w tenisa. Mhm. Wszystko zależy od tego. Wszystko zależy od tego, tej koordynacji ruchu. Tak jest. A od kondycji? Też, oczywiście, bo zagra nam przeciwnik dłuższą piłkę, trzeba wtedy niżej zejść na nogach lub niższą. To wtedy schodzimy niżej na nogach, żeby wydostać ją i uderzyć, żeby przeszła z powrotem. Mhm. Czyli co, czym skorupka za młodu, tym na starość wiadomo co. Proszę Państwa, wychodźmy z domu pomimo pochmurnej aury i ćwiczmy. Czy to w tenisa, czy też w piłkę nożną, bo sport to zdaje się... Zdrowie. Zdrowie. W dzisiejszym programie Lato Imperium to już wszystko. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że program się podobał. A już jutro pojawimy się w kolejnym nowym miejscu. Gdzie? O tym na naszym Facebooku. Zapraszam Państwa do śledzenia naszej strony. Do zobaczenia. No i co, kolego operatorze, to może jeszcze popróbujemy? Uwaga, może się uda. Jest. Może ze mnie kiedyś będzie jakaś Martina Hingis. Dziękuję bardzo.